Dobra. Słuchajcie, taki temat mi się coś nawinął. Uważam, że też bardzo ważny. I właśnie tutaj cofniemy się do tej informacji, że my po prostu musimy wiedzieć, co te pszczoły robią i my musimy sobie obczytać książki wcześniej zimą. My pszczelarstwo to jest taka rzecz, że zanim my w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, no to warto jednak tą wiedzę teoretyczną nabyć. No to nie jest jakaś tam rzecz właśnie taka, że my to kupimy jak rybki, przygotujemy wcześniej akwarium, nakupujemy tych wszystkich rzeczy, filtrów i tak dalej. I to też jak puścimy rybki do wody z kranu, to jest dupa, to musi się ta woda wszystko przygotować, nie? No, więc słuchajcie, ta dedukcja w pszczołach jest bardzo ważna, że jeśli my wiemy książkowo, co na przykład powstanie dzisiaj, co na przykład powstanie jutro, co na przykład my zrobiliśmy tydzień temu w ulu, jakie są tego skutki, co się może wydarzyć i na przykład my jak wpadliśmy wczoraj do ula pod domem, nie? No to ja znalazłem gdzieś ten matecznik jakiś tam. Prawdopodobnie to był usunięty matecznik rojowy, nie? Był usunięty matecznik rojowy. No ale ja wydedukowałem z tego, że jeśli on wyglądał na wygryziony, nie? No to by tych ratunkowych świeżych już nie było, tak? No i to po prostu trzeba sobie umieć wydedukować z tego, co się widzi, bo teraz na przykład jakbym zgłupiał, nie? I nie wiedział nic. No to bym jak debil kopał tą wieżę, nie? I szukał tej matki, bez sensu w ogóle, bo jej tam w ogóle nie ma. Ten matecznik został po prostu zaniedbany i on został po prostu wyrzucony. Nie? Bo nic z niego nie wyszło. No. No i to taka też jest filozofia, że po prostu my musimy umieć w stosunku do tej naszej zdobytej wiedzy wcześniej, nie? Że musimy umieć to wszystko sobie dedukować. I to, co zrobiliśmy wcześniej w ulu i to, co się dzieje teraz i my to widzimy, nie? No to, że umiemy to ze sobą jakoś połączyć i po prostu przemyśleć to, co się stało w tym naszym ulu, nie jechać tempo, właśnie. Słuchajcie, właśnie nie jechać tempo, tylko właśnie przemyśleć sytuację i pomyśleć o tym, co się mogło stać, co się stało, nie? Że my po prostu no, nie kopiemy bez sensu w tych ulach, bo my to musimy widzieć. Właśnie bardzo trudne jest w tych wszystkich ulach to, że my po prostu zwyczajnie, nie? Nie wiemy do końca, co się dzieje, bo my tego nie widzimy. Człowiek jest taki, że jak czegoś nie widzi, to wtedy kombinuje, nie? On musi to widzieć. On wcale nie musi tego widzieć. On po prostu wystarczy, że o pewnych rzeczach wie, nie? Dlatego ta dedukcja w pszczelarstwie jest bardzo też ważna, że my potrafimy połączyć tą wiedzę teoretyczną, te dni, to wszystko sobie policzyć i tak dalej, żeby po prostu nie dzikować, tylko właśnie zrobić coś, że po prostu my to wiemy, nie? My to wiemy i nam to wystarczy do tego, żeby wiedzieć więcej. No i to by było to tyle i życzę mi pracy i miłego dnia.